Siemanko, w kolejnym odcinku Skery Arsenal na moim kanale. Dzisiaj przed nami dwa trudne spotkania w lidze Manchester United i Manchester City i w końcu Arsenal wraca do Ligi Mistrzów, gdzie zmierzymy się z Benficą Lizbona. Ciężkie spotkania w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy od meczu na Emirates z Manchesterem United. Musiałem wystawić najsilniejszy skład, jeszcze dałem szansę moim stałym zawodnikom z tamtego sezonu. Bo ostatnio nie idzie najlepiej. No, początek sezonu nie jest najlepszy. Miejmy nadzieję, że to spotkanie odmieni losy na ławce. Nowy nabytek Dani Ceballos. Zobaczmy, jak wygląda skład Manchesteru. Bramce mamy De Gea. Potem Sergi Roberto, Smalling, Bay i Schmelzer. No proszę. Schmelzera kupili. Matic, Vidal. No i znów, jak się nie mylę, Paul Pogba jest na ławce rezerwowych. Kompletnie nie rozumiem tego. Może kupię Pogbę w zimie. Jak on ciągle tak na ławce siedzi. Co ma się marnować w tym Manchesterze? U mnie będzie grał pierwsze skrzypce. Rozpoczynamy spotkanie. Pierwsza dogodna akcja dla zespołu Arsenalu. Bellerin. Bellerin świetnie obsłużył Alexandre Lacazette'a i 1-0 już w piątej minucie spotkania. Świetnie został wypuszczony na wolne pole Bellerin i świetnie Hiszpan dograł do Francuza. Kolejna akcja Arsenalu, szybka kontra Lacazette. Lacazette jest szybszy od Smallinga. Nabiera zawodnika Manchester United szczerze, ale jest niestety Francuz obok bramki Davida De Gea. Tutaj Kolasiniacz, lewym skrzydłem do Sancheza. Sanchez podaje do Saula, Saul strzela. No jak dobrze widziałem, piłka trafiła Lacazette'a. No super. Akcja Manchesteru, łatwa wymiana podań. Mkhitaryan, Donemani, Matića. No i niestety Manchester wyrównuje 1-1. Szkoda. Długo prowadziliśmy, ale niestety w końcu Manchester pokonał nas. Tutaj ostatnia akcja w tym meczu. Sanchez strzał, ale świetnie broni David De Gea. No i niestety ten mecz kończy się wynikiem 1-1. Kryzys nie jest zażegnany. A przed nami mecz w Lidze Mistrzów z Benficą. To jest o wiele słabszy rywal. Więc jest szansa na odbudowanie morali w zespole. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Na pewno zostaje trochę skład drugi w tym spotkaniu. Zobaczmy, z kim gramy w grupie. Gramy z Benficą, z Perze i Park Soliki, więc powinniśmy wygrać. Zobaczmy na inne grupy. Sevilla, Juve, Ajax. No taka trochę ciekawa, wyrównana grupa. Tutaj też ciekawie. Roma, Besiktas, Manchester. Patrz na te grupy. No tam jedna taka mi się wydaje bardzo wyrównana. Gramy Benfica na własnym stadionie, Asano w pierwszym składzie, znowu w końcu Bernard i nowy nabytek Dani Ceballos, Tobias Aldrabio znalazł się w pierwszym składzie, nasz młody Anglik. Myślę, że dobry skład, Timo Werner otrzymuje kolejną szansę, oby Niemiec w końcu się odblokował. I skład Benfiki, no ich najsilniejszy, no nie ma tu jakichś nieznanych nazwisk, jakichś nowych, wielkich, mocnych talizka na ataku. Rozpoczynamy. Świetnie przyjęcie Bernarda w środkowej części boiska. Brazylijczyk biegnie w stronę bramki, podaje do Asano, a Japończyk strzela bramkę na 1-0. No na niego zawsze można liczyć. No to jest odkrycie tej serii na pewno. Asano jest genialny i jest genialny. Kolejna akcja Arsenalu. Ceballos do Bernarda, ten świetnie do Bustosa. Bustos do Wernera i Timo Werner z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki. Już 2-0. Świetnie rozpoczyna się to spotkanie. Kolejna akcja w pierwszej połowie, Marek Gray, lewym skrzydłem. Gray do Ceballosa. Ceballos znowu do Bustosa. No Bustos grał fajnie. Do Bernarda, ten w polu karnym. Bernard do środkowania w pole karne i Asano strzela z główki. Druga bramka Japończyka. No on jest po prostu genialny. On musi grać jak najwięcej. No po co na jakieś Marciale, nie Marciale? Nie mamy takiego zawodnika jak Asano. Tutaj akcja gości, Pizzi trafia słupek, to była jedyna dogodna akcja w tym meczu dla gości z Portugalii. Tutaj świetne podanie do Ramadama, do Bernarda, ten kapitalny to wykończył, 4-0. Jeszcze nie koniec, znowu Bernard, świetnie gra w tym meczu Brazylijczyk, Bernard, Coquelin, Timo Werner i 5-0. Genialny mecz w wykonaniu moim, w wykonaniu ekipy Arsenal, to jeszcze ostatnia szansa, jakie długie podanie do Asano. Asano do Wernera. Niestety nieudane podanie do Bernarda. Pizzi przy piłce, ale Werner powalczył piłkę, podanie do Asano. Asano, ten do Bernarda. Bernard rabonom wykończy tą sytuację. Wygrywamy aż 6-0. Co za pogrom.
na Emirates w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pokonujemy Benfica 6 do 0. Zostawiłem tą powtórkę, no bo naprawdę ładnie to wykończył Bernard, no, który moim zdaniem z Wernerem to był najlepszy zawodnik na boisku. No Asano, ta trójka z przodu spisywała się w tym spotkaniu genialnie, ale trzeba wrócić też resztę zespołu. Obrona bardzo dobrze, pomoc tak samo. No i myślę, że w dobrych nastrojach rozpoczniemy kolejne spotkanie z Manchester United City w lidze. Dobrze było też przełamać się na boiskach ligowych. Macie wyniki innych meczów, PSG wygrało 1-2 z Pałkiem. No i zaczynamy, Manchester City też nie najlepiej rozpoczął sezon. Liverpool jeszcze gorzej. I jak zobaczyłem obronę Liverpoolu, no to mnie trochę zatkało. 5 obrońców tego Chiellini, Stones, Koulibaly w środku, masakra, jak tu przejść. Potem De Bruyne, Gundogan, Fernandinho i spod oczywiście Gabriel Jesus i Aguero. Na ławce był m.in. Mandzukic. Po co ten Mandzukic, nie wiem. Ja postanowiłem dać szansę Timo Wernerowi od pierwszych minut za dobry występ w Champions League. Teraz zobaczcie mój skład. Skład Arsenal w bramce Leno. Potem Umtiti, Mustafi, Jimenez. W pomocy Bellerin, Coquelin, Golecka i Kolasiniacz. Przed nimi Raheem Sterling i Alexis Sanchez. A na ataku Timo Werner. No i co wam mogę powiedzieć przed tym skrótem? Zdziwicie się, jakie to było spotkanie, bo to było spotkanie do jednej bramki. Pierwsza akcja w tym meczu, Raheem Sterling świetnie podał do Bellerina na dobieg. Świetnie wybiegł Hiszpan, mocnym strzałem pokonuje Joe Harta i znowu szybko wychodzimy na prowadzenie. Jest już 5-6 minuta, 1-0, ale City od razu chciał odrobić stratę. Świetne podanie do Kyle'a Walkera. Kyle Walker w polu karnym strzela, ale Leno był na posterunku. Świetna interwencja lewą nogą niemieckiego goalkeepera. A jeszcze to nie koniec tej sytuacji. Krótkie rozegranie z Gundoganem De Bruyne'a. Niemiec ma piłkę, ale przejmują Bellerin, ale szybko on traci. Odbierają Niemiec. Niemiec świetnie tutaj się zachował, De Bruyne, Fernandinho, City teraz świetnie kontroluje piłkę, podaje do Bertranta, Ryan Bertrand, ale podanie piętką, Jesus do Fernandinho, na szczęście Brazylijczyk obok bramki Leno. I to było tyle z groźnych szans Manchester City w tym spotkaniu. Arsenal przyjął inicjatywę, Werner i 2-0, no nie jeszcze raz drugi mecz z rzędu. Jakby w końcu jestem Werner, na którego liczyłem w tamtym sezonie. Ten bramkoszczelny Timo Werner, oby on się nam odblokował, bo to jest ważne. No, liczę na niego bramki w tym sezonie jeszcze bardziej niż w tamtym. Gdzie strzelał więcej niż symulowałem. Manchester City 0 rozpoczął grę. Piłka wszystko. Arsenal, Coquelin. No Bellerina, prawa strona Bellerin, jest świetny form w początku sezonu, świetne dośrodkowanie, Timo Werner, mamy 3-0, tu zanosi się pogrom na Etihad. Po raz drugi Timo Werner, tym razem strzałem z głowy, pokonuje Joe'a Harta. No Timo Werner będzie się śnił Hartowi po nocach, już kolejna akcja, Kolasiniacz, Stelnik strzela słupek, Timo Werner dobija, jest hat-trick, ale niestety Niemiec był na pozycji spalonej w tej sytuacji. No niestety. Hat-tricka w pierwszej połowie, Hart rozpoczyna, dalekie bicie Jimenez, wygrywa główkę, Sanchez podaje do Raheema Sterlinga, były na piłkarz City, podaje do Bellerina, Hector Bellerin w polu karnym dośrodkowuje, piłka wybita i Raheem Szczelnik, kapitalny strzał Raheema Sterlinga, 4-0 piłka, przekroczyła linię bramkową Joe'a Harta, jest 44 minuta, Arsenal zdobył 4 bramki, to jest deklasacja drużyny Bartka Wójcika. Masakra, co się dzieje? Niby 5 obrońców, a tak się łatwo grało. Zobaczmy jeszcze raz, no piękne uderzenie, to chyba Kyle Walker wybił tą piłkę. Mamy drugą połowę, Arsenal nadal w ataku. Timo Werner strzela 5-0 i Timo Werner kompletuje hat-tricka, wybitny występ Niemca. 65. Alena do Coquelina, ten do Lacazette'a, ten do Ryana Sessegnona, Sessegnon i mamy 6-0 i takim wynikiem kończy się spotkanie na Etihad Stadium. Manchester City zdeklasowany przez drużynę Bartka Wójcika, przez Arsenal, a 0-6. No nie wiem co powiedzieć na temat tego spotkania, to było wybitne spotkanie i jestem pod wrażeniem gry Timo Wernera.
Mam nadzieję, że on utrzyma tą wysoką formę z tych dwóch spotkań, bo naprawdę liczę na niego, tak samo na Lacazette'a. Bolo jednak nie zmieni barw, a następny odcinek rozpoczniemy od meczu pucharowego. Tutaj ostatni trening w tym odcinku, a ja już się z Wami powoli żegnam. Możecie lajkować, pisać w komentarzach, zostawić suba. Dzięki za obejrzenie tego odcinka.